Także proszę Państwa, jak teraz mamy rozpoczynający się ten festiwal żydowskich filmów niezależnych, to my akurat w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Extra omawiamy temat diabolicznych akcentów w literaturze polskiej. Matka Joanna od Anioł. Proszę Państwa, może to taki inny przykład z Domu Kultury Śródmieście, bo tu była projekcja. Chyba to był nawet jakiś wernisaż. Tak. I był puszczony film Matka Joanna od Anioł. To przecież jeżeli jesteśmy tu w Rechodówkach, Warszawa, no to przecież one są katolickie na 95%. No i teraz, żeby tak omawiać ten temat rechodupstwa, rechodupek, to co? No to przecież nie ma sensu, żeby dokładnie dojść, że ta osoba jest rechodupką. No przecież mówi się rechodupki, a rechodupki to jest w liczbie mnogiej. Tak samo jak i człowiek bezprawia w Biblii jest człowiekiem symbolicznym. Nierządnica, apokalipsa, mówi o Babilonie Wielkim, to też jest symbol religii fałszywej. Mówi o, proszę Państwa, czy to jest nierządnica, czy to jest Babilon. To jest jedno i to samo. Symbol jest to religii fałszywej. Proszę Państwa, akcenty diaboliczne w literaturze polskiej, akcenty diaboliczne w życiu religijnym miasta stołecznego Warszawy. Jakie są? No straszne tutaj są rechodupki. I Matka Joanna od Aniołów w tym filmie oglądałam to, po prostu mnie to strasznie męczyło, ale przeraziło też z jednej strony, że proszę Państwa, te zakonnice wasze katolickie, te zakonnice, one strasznie i takie proszę Państwa swoim zachowaniem były, że przypominały proszę Państwa Arabki, bo co te Arabki nie zostaną pokazane w telewizji, to ja po prostu się sama zaczynam jakby z tych arabskich zakonnic nabijać, no bo one strasznie dzikie są. Wczoraj spotkałem bardzo dużo dzikich osób tu w Warszawie, no bo te katoliczki to raz się śmieją, a raz to by ci oczy wydrapały. To przecież wiadomo, że jak one się boją Ewangelii, nie dają przystępowi, nie dają Ewangelii, nie dają miejsca, proszę Państwa. No tak czekam, tu się oglądam, bo czekam szybko, muszę być w informacji, proszę Państwa. Nie dają dostępu Ewangelii nawet do siebie. Tak, oglądam się, te kapelusze, mnie to wszystko, proszę Państwa, witamy, zbija z pantałyku, proszę Państwa, że ja po prostu, no, muszę trzymać się oczywiście tematu. Tak. Nie mamy żadnej karteczki, nic, proszę Państwa. Temat jest taki, że są to diaboliczne akcenty w życiu religijnym miasta stołecznego Warszawy. Ale zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, już Państwo widzą, 185 km. No bo tam jest cerkiew, tam jest prawosławie, a tutaj są same te systemy diaboliczne, katolickie. To przecież co Kościół katolicki robił w średniowieczu, to chyba mniej więcej sobie wyobrażacie i wiecie, że ludzie mordowali Biblię, palili. Także proszę Państwa, są to straszne rzeczy i tutaj właśnie najwyższy czas, żeby w Warszawie to omówić, bo XXI wiek mamy, a do Anglo-Ameryki Białystok daleko.